Próba prowokacyjna. Co to jest próba prowokacyjna? Próba prowokacyjna jest to podanie alergenu pacjentowi w celu potwierdzenia lub wykluczenia alergii. Najczęściej stosowaną metodą prowokacyjną jest podawanie pokarmu u dziecka, u którego spodziewamy się alergii na dany pokarm, lub u dziecka, u którego spodziewamy się, że już objawy alergii mogły ustąpić i chcemy dany pokarm wprowadzić do diety po okresie eliminacji. Ale również może być próbą prowokacyjną sposób podania inhalacyjny alergenu lub na śluzówkę nosa. W jaki sposób przeprowadza się próbę prowokacyjną? Próbę prowokacyjną przeprowadzamy podając pacjentowi wzrastające dawki alergenu. Jeżeli jest to próba prowokacyjna w postaci inhalacji, zwiększamy alergen w kolejnych inhalacjach, obserwując reakcję pacjenta, mierząc po każdej inhalacji spirometrię. Jeżeli próba przeprowadzana jest w postaci podawanego pokarmu naszemu pacjentowi, wtedy oczekujemy na jakieś niepożądane objawy. Jeżeli te objawy nie występują, zwiększamy dawkę i kontynuujemy aż do takiej dawki, którą ustalamy jako dawkę maksymalną. Czy próba prowokacyjna jest bezpieczna dla dziecka? Próba prowokacyjna może być potencjalnie niebezpieczna dla dzieci silnie uczulonych, ponieważ w wyniku tej próby prowokacyjnej może wystąpić nawet gwałtowna reakcja uczuleniowa. Dlatego decyzja o podjęciu takiej próby podejmuje lekarz alergolog po wnikliwym zbadaniu pacjenta, przeprowadzeniu wywiadu i ustaleniu, czy dziecko może bezpiecznie mieć wykonaną na przykład próbę prowokacyjną pokarmem w domu, czy musi być to przeprowadzone w warunkach szpitalnych lub w poradni alergologicznej.